Dzień dobry, witam serdecznie z Dolnego Śląska, a za mną Zamek Książ w całej okazałości. Za moment będę zwiedzała jego wnętrza. Zamek Książ jest jednym z najpiękniejszych zamków w Polsce i jednym z największych, trzeci co do wielkości po zamku w Malborku i zamku w Krakowie. A widok, przyznacie, że jest naprawdę imponujący. Historia Zamku Książ ma ponad 700 lat. Architektura nawiązuje do stylu barokowego, gotyckiego i renesansowego. Do dziś jednak nie wiadomo, jak zamek wyglądał pierwotnie. Początki zamku też nie są do końca wyjaśnione. Wiadomo, że powstał w XIII wieku z inicjatywy księcia Świdnicko-Jaworskiego, Bolka I Surowego. Zamek Książ przez długie lata pełnił rolę strażnicy na szlaku handlowym z Wrocławia do Czech. Często określany był mianem dolnośląskiego Wersalu ze względu na swoje gabaryty. Po wygaśnięciu rodu Piastów z linii Świdnicko-Jaworskiej zamek zaczął przechodzić z rąk do rąk kolejnych właścicieli. Kluczowym momentem dla zamku był wiek XVI, kiedy to przejmuje go rodzina Hochbergów, która będzie panować tam 400 lat, aż do jego konfiskaty przez nazistów w 1941 roku. Ten niezwykły obiekt posiada bogatą historię oraz imponujące walory turystyczne, które tak licznie ściągają w te strony rzesze turystów nie tylko z naszego kraju, ale również z zagranicy. W bogatej historii zamku urzekła mnie postać Marii Teresy Oliwii Hochberg von Pless, zwanej księżną Daisy. W języku angielskim Daisy oznacza stokrotkę. To niezwykła osobowość, którą warto przybliżyć. Do zamku wchodzimy przez dziedziniec honorowy. Miał sprawiać na przyjeżdżających gościach ogromne wrażenie, aby widzieli, że przybywają do wytwornej rezydencji jednej z siedmiu najbogatszych rodzin ówczesnej Europy. Kamienna ażurowa balustrada, posągi greckich bóstw czy postumenty lwów z herbowymi tarczami wciąż wywołują olbrzymie wrażenie i dają przedsmak tego, co czeka na zwiedzających w środku. W 2018 roku zamek znalazł się na liście siedmiu cudów Polski. W zamku podczas zwiedzania otrzymacie słuchawki i audioprzewodnik. Taka forma bardzo mi odpowiada, ponieważ sama mogę regulować tempo zwiedzania. Zwiedzanie zaczynam od drugiego piętra. Tutaj dowiadujemy się o pierwszej historycznej nazwie zamku, która brzmiała Fürstenstein, czyli kamień książęcy. Zapoznajemy się także z drzewem genealogicznym rodziny Hochbergów, która miała największy wpływ na dzisiejszy wygląd tej arystokratycznej budowli. Udajemy się do apartamentów gościnnych, gdzie w pamiętniku księżnej Daisy czytamy. Upłyną 3 lata, zanim zakończy się przebudowa książa, po której będzie wyglądał przepięknie. Miło ze strony Hansa, że ma do mnie zaufanie i powierzył mi zakup niektórych rzeczy. Mam nadzieję, że nie wyda za dużo pieniędzy. Hans zapewnia mnie, że dwaj zarządcy powiadomią go na czas, jeśli koszta przebudowy wzrosną nieproporcjonalnie. W tej sali uwagę zwraca fortepian. Można śmiało powiedzieć, że rodzina Hochbergów była rozkochana w muzyce. W tradycję tę wpisała się księżna Daisy, uzdolniona sopranistka. Pomieszczenie, w którym się znajdujemy, jak i dwa kolejne na naszej trasie przynależały Janowi Henrykowi XI, głowie rodu Hochbergów w drugiej połowie XIX wieku. Ten pokój służył mu za sypialnię, gdy przyjeżdżał do książę. Jesteśmy w jego gabinecie. Poszczególne przedmioty ilustrują jego talenty i pasje. Na uwagę zasługuje szafa z opuszczanym blatem, która pełniła funkcję biurka.
Jan Henryk XI był nie tylko wybitnym zarządcą majątku Hochbergów, ale także sprawnym politykiem. Piastował liczne funkcje państwowe, przyjaźnił się z niemieckimi cesarzami, Fryderykiem III i jego synem Wilhelmem II. Znajdujemy się w pokoju zaaranżowanym na sypialnię księcia. Meble reprezentują styl secesyjny, obecny w sztuce na przełomie XIX i XX wieku. Jesteśmy w saloniku. Zwróćmy uwagę na dwa obrazy. Powstały one przed I wojną światową i zdobiły prywatne apartamenty księżnej Daisy, która pisała: widoki z wież zamkowych w Książu zabierają dech. Dziki, przestronny obraz tej części Śląska jest nie do opisania. Przepiękny. Jesteśmy w gabinecie księcia. Dzisiejsze wyposażenie stanowią meble z epoki, dopasowane do funkcji pomieszczenia. Zwiedzamy salę złotą, której ozdobą są ornamenty na suficie, pokryte farbą z domieszką 24-karatowego złota. Dziś prezentowane są tu cztery figury kobiece, będące personifikacjami czterech pór roku. Sala złota znajduje się nad salą Maksymiliana, najbardziej reprezentacyjnym pomieszczeniem w zamku. W sali Konrada, nazwanej na cześć założyciela książeńskiej linii Hochbergów, wzrok przykuwa największy obraz autorstwa Wilhelma Lindenschmitta, zatytułowany Alaryk w Rzymie, który zajmuje całą ścianę tego pomieszczenia. W pracowni tego mistrza kształciło się 8 polskich artystów, a wśród nich Wojciech Kossak. Podziwiamy także portrety pochodzące ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu, przedstawiające reprezentantów dynastii Przemyślidów, Piastów, Habsburgów i Hohenzollernów, postaci, które oddziaływały nie tylko nadzieje Śląska i Książa, lecz także nadzieje całej Europy. Przed nami tak zwany czarny dziedziniec. Kolejny raz spoglądamy na zewnętrzną architekturę zamku. Zobaczymy tutaj przebudowy, które miały miejsce na przestrzeni kilku wieków. To tak zwany hol myśliwski. W rodzinie Hochbergów polowali wszyscy i od zawsze. W łowach uczestniczyły także kobiety, w tym księżna Daisy, która była ponoć bardzo dobrym strzelcem. Na organizowane tutaj kilkudniowe polowania przyjeżdżali arystokraci i monarchowie z całej Europy. W okolicznych lasach polowano głównie na bażanty, kuropatwy i zające. W sali rycerskiej Hochbergowie prezentowali swoje zbiory broni białej. Znajdujemy się w salonie zielonym, który powstał podczas XVIII-wiecznej przebudowy zamku. Pomieszczenie pełniło wówczas funkcję sali przodków. Jej zadaniem, poprzez umieszczone na ścianach portrety, było podkreślenie rangi rodu, jego ciągłości. Sztukateria na suficie jest oryginalna, neobarokowa. Dotarliśmy do sali Maksymiliana, najbardziej reprezentacyjnego pomieszczenia zamku, olśniewającego barokowym przepychem. Sala powstała w XVIII wieku za czasów hrabiego Konrada Ernesta Maksymiliana Hochberga i dlatego dzisiaj nosi jego nazwę. To właśnie tutaj, na wystawnych przyjęciach, pokolenia Hochbergów przyjmowały wielkich tego świata – monarchów, polityków i artystów. Nie inaczej było w czasach księżnej Daisy. Podczas wystawnych uroczystości nie mogło zabraknąć muzyki. Trzy balkoniki muzyczne służyły do tego celu. Tam właśnie znajdowali się artyści, umilający gościom czas muzyką na żywo. Wybór takiego tematu mitologicznego na malowidło w najbardziej reprezentacyjnej sali nie był przypadkowy. Zgodnie z aspiracjami Hochbergów, książ miał stać się Helikonem,
a więc siedzibą mus i natchnieniem dla artystów. Dzisiejsze wyposażenie Salonu Białego stanowią neobarokowe meble. Mimo, że zostały osobiście wybrane przez księżną Daisy, nie pochodzą z książa, ale z jadalni Grand Hotelu w Szczawinie-Zdroju. Znajdujemy się w salonie orientalnym. Za czasów Hochbergów mieściła się tutaj poczekalnia dla gości oczekujących na przybycie właścicieli. Współcześnie zdobią go tkaniny dekoracyjne. Widoczne na nich pawie są w Japonii uznawane za symbol długowieczności. Zwiedzamy pokój gier. Dawniej znajdował się tutaj salonik muzyczny. To właśnie do tej funkcji nawiązują tkaniny na ścianach, na których możemy odnaleźć tańczące i grające na instrumentach postaci. Dotarliśmy do salonu włoskiego. Malowidło na suficie zostało stworzone prawdopodobnie przez Feliksa Antona Schefflera, którego dzieło już oglądaliśmy w sali Maksymiliana. Salę zniszczono w trakcie hitlerowskiej przebudowy. Obecnie przypuszcza się, że to właśnie ten pokój przygotowywany był na sypialnię Hitlera. Książ od kuchni to niezwykła wystawa starych fotografii na Zamku Książ. Ich autorem jest Louis Ardouin, osobisty kucharz rodu Hochbergów. To właśnie dzięki niezwykłej pasji tego mistrza sztuki kulinarnej zamek odzyskał tak ważny fragment ze swojej historii. Wykonane przez niego zdjęcia to rejestracja otaczającej go rzeczywistości, to emocjonalny przekaz osobowości interesującej i zajmującej ważną pozycję na dworze Hochbergów. Louis Ardouin najbardziej lubił fotografować swoją żonę i synów, a ci większość czasu spędzali na zabawach z pociechami książęcej pary. Dlatego w kolekcji jest też mnóstwo zdjęć księżnej Daisy z dziećmi. W kolekcji są także krajobrazy ziemi wałbrzyskiej i życie dworu. Dzięki wystawie, która przeniesie nas wehikułem czasu w pierwsze dziesięciolecia ubiegłego wieku, zamek stał się na nowo książem z czasów Hochbergów. Wraz z otwarciem wystawy rozpoczął się nowy okres w dziejach zamku, najbogatszego w dokumentację fotograficzną w Polsce. Tarasy obecnie zajmują około 2 hektarów i rozlokowane są na kilkunastu poziomach. Można je zwiedzać od kwietnia do końca października. Pierwsze wzmianki o nich pochodzą z XVI wieku, kiedy to zamek zaczął tracić swoją warowną funkcję. W miejscu murów obronnych i zasypanych fos sadzono drzewa i krzew. Kolejni właściciele rozbudowywali i upiększali ogrody. Wielkie zasługi na tym polu ma również księżna Daisy. To z jej inicjatywy powstało piękne rozarium. Warto też odwiedzić oddaloną o 2 km od zamku palmiarnię. Wybudował ją w prezencie dla księżnej Daisy i jej mąż za kwotę 7 milionów marek w złocie. Życie na zamku przypominało bajkę. Rodzina Hochbergów wiodła bogate i wystawne życie. Pewnego razu księżna dostała od męża sznur pereł o długości 7 metrów. Skarb ten do dnia dzisiejszego jest poszukiwany. Nie zaznawszy szczęścia w małżeństwie, Daisy całą swą energię i talenty skierowała ku celom humanitarnym, stając się poniekąd jedną z pierwszych reformatorek społecznych na Dolnym Śląsku. W grudniu 1902 roku Daisy zaprosiła 2500 ubogich do zamku, gdzie w salonach obok wielkiej sali balowej na długich stołach rozłożono poczęstunek oraz prezenty dla nich. Księżna Daisy sprowadzała do zamku książ i palmiarni, ogrodników oraz egzotyczne gatunki roślin. Ona również zapoczątkowała organizację Święta Kwiatów,
które prawie od 30 lat jest obchodzone w Książu jako festiwal kwiatów i sztuki. Postać księżnej łączy się szczególnie z dwoma kwiatami, stokrotką, gdyż panią na zamku nazywano Daisy, oraz różami. Powstała nawet odmiana białej róży, nazwana Różą Księżnej Pszczyńskiej. Dziś wydaje się to trudne do uwierzenia, ale rodzina Hochbergów stworzyła tysiące miejsc pracy ludziom, którzy sprzątali i utrzymywali zamek, przygotowywali uczty dla rodziny i setek gości, strzygli krzewy, zajmowali się końmi. Służba żyła na zamku, a ich dzieci przyjaźniły się z młodymi książętami, co w sumie jest dosyć niezwykłe. Podczas I wojny światowej Daisy pracowała jako sanitariuszka, opatrując rannych żołnierzy. Synowie Daisy i Jana Henryka XV walczyli przeciw Hitlerowi, Jan Henryk XVII w armii brytyjskiej, a Aleksander w wojsku polskim. Do zwiedzania udostępnione zostały także podziemia zamku, gdzie znajduje się specjalnie wyznaczona trasa turystyczna. Szlak ma długość około 500 metrów, ciągnie się tunelami i korytarzami, które umiejscowione są na głębokości około 50 metrów pod ziemią. Zwiedzanie odbywa się pod opieką przewodnika. W 1944 roku pracę w zamku rozpoczęła paramilitarna niemiecka organizacja TOT. Od tego momentu rozpoczęła się ogromna przebudowa, a tym samym dewastacja poszczególnych wnętrz, co miało na celu dostosowanie ich do nowych funkcji. Książ stał się częścią inwestycji o kryptonimie Riese, czyli Olbrzym. Pod zamkiem i w pobliskich górach Sowich zaczęto drążyć podziemne korytarze. Prace te wykonywali m.in. więźniowie pobliskiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Jaki był cel projektu Riese, pozostaje do dziś tajemnicą. Najprawdopodobniej książ był przygotowywany na kwaterę Ministerstwa Spraw Zagranicznych III Rzeszy. Niewykluczone, że próbowano ulokować tu siedzibę samego Hitlera. Podziemia miały pełnić m.in. funkcję schronu, dlatego połączyły je z zamkiem systemy wind, które umożliwiły szybką ewakuację. Realizacja projektu została przerwana wraz z końcem działań wojennych. Zwiedzając zamek Książ, warto udać się do stada ogierów. Dzisiejsze stajnie zamkowe są nie tylko funkcjonalnymi oficynami dla koni, ale także pełnią rolę niezwykłych zabytków. Wybudowane zostały na życzenie księcia Hochberga w XVIII wieku. W wieku XIX zostały przebudowane. Otoczono je szkieletowymi ogrodzeniami w kształcie czworoboków. Funkcje w stajni zamkowych pełnią jednak od początku XX wieku. Zwiedzanie zaczynamy od powozowni, w której zgromadzono kilkanaście zabytkowych pojazdów. Stado mieści się w zabytkowych zabudowaniach stajennych i powozowni nieopodal zamku na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego. Jako ciekawostkę dodam, że wchodząca w skład kompleksu kryta ujeżdżalnia została w całości wybudowana z drewna modrzewiowego, bez użycia nawet jednego gwoździa.
to jeden z najpiękniejszych tego typu obiektów w Europie. Stadnina jest głównym ośrodkiem i jedynym państwowym podmiotem hodowli koni rasy śląskiej w Polsce. Od wielu lat działa tu jeździecki klub, którego zawodnicy zdobywają prestiżowe sukcesy w skokach, ujeżdżaniu i powożeniu. Na Topolowej Górce, przy południowej bramie, znajduje się mauzoleum rodziny Hochbergów. Jeżeli przyjedziecie do Książa samochodem, to ścieżka z parkingu do zamku sama zaprowadzi Was w to miejsce. Pierwotnie budynek nie pełnił roli mauzoleum. Był typowym belwederem, czyli pawilonem wypoczynkowym z pięknym widokiem na otaczającą go okolicę. Dopiero w wieku XIX w skale, na której stoi, pod podłogą wydrożono głęboką kryptę i przekształcono go w grobową kaplicę Hochbergów. Spoczęło w nim kilku członków rodu, ale jako pierwsza znalazła tam swoje miejsce zmarła tuż po porodzie bezimienna córka księżnej Daisy. Jako ostatnia w 1943 roku w mauzoleum spoczęła sama księżna. Tuż przed wkroczeniem wojsk radzieckich w 1945 roku, w obawie przed zbezczeszczeniem zwłok, służący Hochbergów wywieźli z mauzoleum księżną Daisy i pozostałych członków rodu. Dokąd? Do dziś nie wiadomo. Majestatyczny zamek książ robi ogromne wrażenie. To perła Dolnego Śląska, główna atrakcja Wałbrzycha, z ciekawą historią i nieodkrytą tajemnicą. Z pewnością warto zobaczyć ten jeden z siedmiu cudów Polski.